fontanna nie jest obiektem architektonicznym, nie jest również ozdobą, ani nie kąpieliską. W związku z powyższym wojewódzka stacja, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, nie bada tej wody. Do wody chodzi każdy na własne życzenie. Jest to jego życzenie, które może być spowodowane również różnymi rodzajami choroby. Dlaczego? Ponieważ fontanna ma obiekt zamknięty, nie ma tam dezynfekcji tej wody, zarówno nie ma, woda ta jest nieoczyszczona. Więc w tej wodzie są różne typy zagrożeń. W fontannie mogą być bakterie coli, salmonelli, innego typu jeszcze bakterie, które działają na człowieka. Również w fontannie są inne bakterie dotyczące, tak jak włosy, niewłosy, łupież w całości. W związku z powyższym to powoduje temu, że mogą być skorzenia zarówno skórne, jak i schorzenia mające na przewód pokarmowy. W związku z powyższym, reasumując, kąpiel w takiej fontannie jest ryzykiem i bierze na siebie odpowiedzialność każdy obywatel, który wchodzi, bądź dzieckiem w całości.